Dzień dobry, witajcie, szczęść Boże, witajcie, dzieci Boże, kochane. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że byliście dzisiaj na Eucharystii, jest moc. Ja, kochani, dzisiaj właśnie wracając z adoracji, jak za mną widzicie kościół, Białystok, parafia Świętej Jadwigi, gdzie odbywa się też adoracja od godziny 6 rano, każdego dnia do godziny 21. I w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w każdy piątek miesiąca i w każdą sobotę miesiąca jest całonocna. Także zapraszam, kto z Białegostoku, kto z okolic. I kochani, najważniejsze jest to, że co chcę przekazać teraz. Arcybiskup Fulton Sheen. 7 grzechów głównych. Z całego serca polecam. Polecam też książkę Idź do nieba. Zawsze sobie oprócz Pisma Świętego biorę na adorację jakąś książkę. Wtedy lepiej mi jakoś w obecności naszego Pana. Lepiej się to rozumie, co się czyta. Duch Święty gdzieś tam podpowiada, prawda? Głębie. Odczytuję z książek, nie? Odczytujesz głębie tych słów, nie? Dla swojego ducha. I chciałbym wam tutaj zacytować takich parę takich fragmentów, myślę, że bardzo ważnych, takich skłaniających do refleksji. To zawsze wszystko coś nagrywam po to, żeby skłonić do jakiejś refleksji, się umocnić na duchu. I tak to. Może zacznę najpierw od takiego fajnego fragmentu, gdzie któregoś razu on cytuje tutaj arcybiskup Fulton Sheen. No i teraz znowu nie będę mógł znaleźć tego pewnie. Jest. Arcybiskup Fulton Sheen tutaj powołuje się na świętego Jana Wianeya, proboszcza z Ars. Pewnego dnia jedna kobieta poszła do świętego ojca Jana Wianeya, proboszcza z Ars we Francji, i powiedziała: mój mąż od lat nie przystępował do sakramentów, ani nie chodził na mszę świętą. Był niewierny, nikczemny i niesprawiedliwy. Właśnie spadł z mostu i utonął. To była podwójna śmierć ciała i duszy. Proboszcz odparł: proszę pani, między mostem a wodą jest niewielka odległość, ale ona właśnie nie pozwala pani go osądzić. Niesamowicie, co? Zawsze miał nadzieję w sercu. I tutaj, kochani, dalej pisze tak. Arcybiskup Fulton Sheen już. Nierządnicy i celnicy, świadomi swoich grzechów, wkraczają do Królestwa Niebieskiego przed uczonymi w piśmie i faryzeuszami, którzy świadomi są własnej prawości. Ojciec Niebieski otrzymuje dziękczynienie za ukrycie swej mądrości przed przekonanymi o własnej mądrości i świadomymi intelektualistami, a ujawnienie jej ludziom prostym. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ewangelia Łukasza, jakbyście chcieli przeczytać sobie jeszcze, się zagłębić w to, Łukasza 10:21. I tutaj też dalej pisze tak: musimy stworzyć próżnię w naszych sercach. Ja to zawsze kojarzę to ze spowiedzią. Musimy uczynić próżnię, czyli wypróżnić się z naszych grzechów, nasze serce, wypróżnić z naszych grzechów. Musimy stworzyć próżnię w naszych sercach, by uczynić miejsce dla łaski. Żyjemy w poczuciu, że robimy więcej, niż istotnie robimy. Weźmy na przykład prostą czynność picia napoju przez słomkę. Mamy błędne mniemanie, że wciągamy napój przez słomkę. A tak nie jest, gdyż ściśle mówiąc, nie ma takiej rzeczy jak ssanie. My jedynie wytwarzamy próżnię. Atmosfera wywiera nacisk na ciecz ciężarem równym temu, z jakim ocean naciska na ziemię do głębokości 34 stóp. To właśnie ciśnienie popycha ciecz w górę słomki, gdy wytworzymy próżnię. Tak samo jest w życiu duchowym. Dobro, którego dokonujemy, nie tyle dzieje się przez nasze własne czyny, ile poprzez duchowe ciśnienie Bożej łaski. Jedynie, co musimy zrobić, to wytworzyć próżnię. Uznać się za nic. I natychmiast Bóg wypełni duszę swą mocą i prawdą. Paradoksem apostolstwa jest zatem to, że za im mniejszych się uważamy, tym więcej dobra czynimy. Dopiero gdy Piotr przepracował całą noc i nic nie złowił, nasz Pan napełnił jego łódź cudownym połowem ryb. Im wyższy budynek, tym głębszy fundament. Im wspanialsza cnota, tym większa pokora. Z tego powodu jedynymi narzędziami Boga do czynienia dobra na tym świecie są ludzie pokorni. Umniejszając się do zera, czynią oni miejsce nieskończoności.
Kochani, no co tu jeszcze wam przeczytać? No dużo mam pozaznaczane tutaj. Może coś tutaj, on nie potrzebuje nas do tego. On nie potrzebuje nas do tego, by być doskonałym. Chodzi o Boga. Tak jak my nie potrzebujemy kwiatu kwitnącego za oknem, aby być doskonałymi. Podczas suszy pragniemy dla kwiatu deszczu. Nie dlatego, że my go potrzebujemy, ale ponieważ kwiat go potrzebuje. Podobnie Bóg nas pragnie. Nie dlatego, że On nas potrzebuje do szczęścia, ale ponieważ my Jego do szczęścia potrzebujemy. Bez Niego nie jest możliwy nasz rozwój. Tutaj się pięknie opisywał, no na każdej stronie mam podkreślane sobie, podkreślam kochani, zawsze lubię do tego wracać, do takich słów takich, które gdzieś tam no, skłaniają mnie do jakiejś refleksji, uczą mnie pokory, jakiegoś takiego dobrego rozeznania. W Ewangelii zapisane zostały trzy przykłady lenistwa. Były sobie głupie panny, czyste, lecz leniwe. Mądre panny napełniają lampy oliwą i czekają na kroki nadchodzącego oblubieńca. Głupie, ja to zawsze to odbieram, zawsze to pamiętam, odebrałem to wcześniej, jak czytałem pierwszy raz, to że modlitwa, nie? Że ciągle jakby być takim naoliwiony modlitwą, żeby serce mieć naoliwione, nie suche. Że modlitwa, ciągła, nieustanna modlitwa, jakby gdzieś idziesz sobie gdzieś, nie? W pracy, jesteś w szkole, ciągle jakby w duchu się modlisz, nie? Jak jesteś taki naoliwiony modlitwą, nie? Że właśnie, że mądre panny napełniają lampy oliwą i czekają na kroki nadchodzącego oblubieńca. Głupie panny nie myślą o oliwie, a zmęczone czekaniem zasypiają. Gdy nadchodzi oblubieniec, mądre panny zapalają swe lampy i witają oblubieńca. Głupie panny idą, by zakupić oliwy, lecz sklepy są zamknięte, wszyscy śpią. Wracają na ucztę, lecz drzwi są zamknięte. Wołają, Panie, Panie, otwórz nam. Ewangelia Mateusza 25:11. Lecz odpowiedź Jego brzmi, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I Pan kończy przypowieść tymi słowami. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Tutaj z drzewem figowym później, dobra, ale tu takie najważniejsze, takie słońce ogrzewając roślinę. Słońce ogrzewając roślinę może w innych warunkach sprawić, że ona uschnie. Deszcz, który poi kwiat. Deszcz, który poi kwiat. Modlitwa, która poi nasze serce, poi nasze dusze. Adoracja, przyjmowanie ciała i krwi naszego Pana w Komunii Świętej, poi nasze dusze, umacnia nas. Deszcz, który poi kwiat, może w innych warunkach sprawić, że roślina zgnije. To samo słońce świeci na błoto, co na wosk. Błoto czyni twardym, lecz rozmiękcza wosk. Różnica nie tkwi w słońcu, lecz w tym, na co ono świeci. Tak samo jest z Bogiem. Życie Boże, które oświeca kochającą je duszę, czyni je podatną na życie wieczne. To samo Boże życie, które świeci na duszę leniwą, zaniedbującą Boga, sprawia, że twardnieje ona ku śmierci wiecznej. Podobnie i niebo, i piekło są skutkami Bożej dobroci. Różnica między nimi bierze się z naszej reakcji na ową dobroć. W tym zakresie nie są one i naszymi tworami. Zarówno Bóg, jak i człowiek są w różnym znaczeniu twórcami nieba i piekła. Nagrodę Królestwa, to jest piękne, zobaczcie, jaka głębia. Nagrodę Królestwa otrzymują jedynie ci, którzy prawdę wprowadzają w życie, nie jej głosiciele czy słuchacze. Jeśli Boże Słowo wprowadzamy w czyn, kochani, to jest piękne. Niesamowite głębie mądrości mi się wydaje, że miał. Tak, jak się czyta, to naprawdę jest takie pocybu. To jest piękne też, zobaczcie. Liczy się nie to, co czynimy, lecz dlaczego to czynimy. Lecz dlaczego to czynisz, to co czynisz? Dlaczego? Pucybut, polerujący z Bożej inspiracji parę butów, czyni dla tego świata więcej dobrego niż wszystkie bezbożne konwencje, jakie zwołuje ów świat. Chciwość. O, chciwość to jest mocne. Niesamowite chciwość jest, patrzcie. Jeszcze może o chciwości tutaj przeczytam trochę. Jedynym z powodów,
pobytu naszego Pana na ziemi było odwrócenie serca człowieka od rzeczy przemijających i skierowanie ich ku wiecznym wartościom duchowym. Od samego początku jego nauczanie stanowiło nie tylko ostrzeżenie przeciw chciwości, lecz i błaganie o większe zaufanie Bożej opatrzności. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą. Ja zawsze się przypomniałem teraz, jak gromadziłem mnóstwo rzeczy, miałem ciuchów, naprawdę mnóstwo, mieszkałem w Anglii. Szafy się po prostu pękały, szafy, nie? I gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Człowiek, który nadmiernie kocha bogactwo, jest człowiekiem upadłym, ponieważ dokonuje złej wymiany. Mógłby mieć niebo dzięki swej hojności, a ma tylko ziemię. Mógłby zachować swą duszę, lecz sprzedał ją za rzeczy materialne. Wielbłądy łatwiej przejdą przez ucho igielne, niż chciwy wejdzie przez bramy nieba. Oczywiście łatwo było potępiać bogatych. Świat jest aż nazbyt pełen tych, którzy to obecnie czynią. Ale nasi rewolucjoniści gospodarczy czynią to, ponieważ zazdroszczą bogactwa, a nie dlatego, że kochają ubóstwo. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli Święta Klara powiedziała, nie, ta przyjaciółka Świętego Franciszka, że kto kocha ubóstwo dobrowolnie, ten ma wielkie skarby, będzie miał w niebie. Kto kocha ubóstwo dobrowolnie, a tu właśnie, ale nasi rewolucjoniści gospodarczy czynią to, ponieważ zazdroszczą bogactwa, nie dlatego, że kochają ubóstwo. Nie było tak w przypadku boskiego Zbawiciela. Ten, który potępił bogacza oraz człowieka, który kazał zbudować większe spichlerze i zmarł tego samego dnia. Ten, który grzmiał, że nie można służyć Bogu i mamonie, żył swoją Ewangelią. Nie w szpitalu, nie w domu czy w mieście, ale w stajni, na polu przyszedł na świat, który sam stworzył. Nie pieniędzmi zarabiał pieniądze w kantorach wymiany, ale jako ubogi cieśla. Zarabiał na życie dwoma najbardziej prymitywnymi narzędziami, jakie się używa. Drewnem i młotem. Podczas 3 lat, kiedy nauczał, za swoją własność nie mógł uznać nawet kawałka dachu. Lisy mają nory i ptaki podniebne, gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę położyć. Pamiętacie, jak ten człowiek przyszedł? Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus powiedział, lisy mają nory, ptaki powietrzne, gniazda. Ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie głowy by skłonić. Nie ma głowy, by gdzie skłonić. W chwili śmierci nie miał żadnego bogactwa, które by mógł zostawić. Swą matkę dał Janowi, a swe ciało grobowi, swą krew ziemi, a odzienie oprawcom. O Panie, nasz Pan w swym słowie mówi, że nigdzie indziej nie zostaniemy sceni. No właśnie, nasz Pan w swym ostatnim słowie mówi, że nigdzie indziej nie zostaniemy nasyceni, jak tylko w Bogu. I przypominam się od razu słowa świętego Augustyna, doktora Kościoła. Kupcie sobie wyznania, albo na tym, na YouTubie bodajże chyba są. Powiedział, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, w Jego Słowie Świętym, nie? Jest niesamowite. Jest absolutnie niemożliwe, byśmy byli doskonale szczęśliwi tu na ziemi. Nic nie jest tego lepszym dowodem niż rozczarowanie. Właśnie, kto nie żyje z Bogiem, ciężko jest być szczęśliwym tak naprawdę. Ja nigdy nie byłem szczęśliwy, musiałem ciągle udawać, grać, nie? Zastąpiłem to jakimś alkoholem, narkotykami, nie? Żeby tylko na chwilę poczuć się... uśmierzyć jakieś wyrzuty sumienia, nie? Żeby nie myśleć o tym. A Pan Bóg ciągle się upomina, nie? Dobra, kochani, takie to buty, no. Także może komuś to refleksja pomoże. Jeszcze Wam miłego, błogosławionego dnia. Jezus Was kocha. Jezus Was kocha niesamowicie. Pamiętajcie o życiu wiecznym. Rozważajcie życie wieczne. I tyle, kochani. No cóż, Wam wszystkiego dobrego. Pokój, dobro.